4 czerwca, święto narodowe. Nie, ale wielki dzień w historii Europy. Od tego dnia liczy się ostateczny upadek komunizmu. Ten moment historyczny był krótki, bo pierestrojka w Rosji mogła się szybko zakończyć. Gdyby nie to, że bryła świata. Ruszyła i przyszła zaraz po tym jesień ludów, Czechy, Węgry, wreszcie Rumunia, ale i przede wszystkim NRD, Niemcy Wschodnie, to wszystko mogło się potoczyć inaczej. Janajew mówił, zdobyć władzę w Moskwie. A więc, dlaczego nie święto narodowe? No ale przede wszystkim powiedzmy sobie, że powinniśmy o tym pamiętać, bo był to dzień, w którym Polska wstała z kolan. Ale nie tylko to stworzono w Polsce nową tradycję. Odzyskaliśmy niepodległość nie poprzez rozlew krwi, nie poprzez powstanie, które najpierw było przegrane, a później trzeba było długo, długo z wyższością moralną czekać na wolność. Nie. W wyniku pertraktacji, w wyniku umiaru, w wyniku działań politycznych, bo umiar to jest umiejętność polityki, odzyskaliśmy wolność. Na to złożyło się bardzo wiele. I Solidarność, rok 80., i papież i tysiące, tysiące ludzi, miliony, które chciały wolności. Ale 4 czerwca to jest ten moment, w którym to wszystko zbiegło się w jednym. Przed tym jest okrągły stół, atakowany za kompromis. No ale czy można było okrągły stół zastąpić powstaniem? Czy można było... I trzeba było, zamiast pertraktacji, rozlewu krwi, bo niektórzy mówili potem, bez rozlewu krwi nie ma prawdziwej rewolucji. No, tylko, że tej krwi polskiej bardzo dużo rozlano. I czasem wcale efektem nie była wolność. Tym razem Polska odzyskała wolność i zbliżyła się do wolnego świata. Zdecydowanie, pewnym krokiem. Zyskała prestiż. Nagle stała się wzorem dla bardzo wielu narodów, a polscy politycy, tacy jak Wałęsa, Mazowiecki, stali się też wzorcem dla prowadzenia polityki w trudnej sytuacji. Więc trzeba o tym pamiętać. A kto nie chce? Ten, kto w okrągłym stole nie wziął udziału. Kto uważał, że można dalej trwać w jakichś okopach? Ktoś, kto był na marginesie ruchu Solidarności i po latach przeczy wielkości tych dni. Musimy to upamiętniać. Nie jest to święto narodowe, ale wszyscy ci, którzy lepiej rozumieją historię Europy i historię Polski, Powinni traktować ten dzień jako niezwykle ważny, jako stworzenie nowej tradycji, że Polacy potrafią się dogadywać, że potrafią być politycznie rozsądni, że stać nas na prawdziwą politykę, a nie tylko moralne odruchy. To właśnie jest 4 czerwca, dzień, w którym Polska wstała z kolan.